Dwanaściolatka leżała bezwładna przy korycie rzeki. Chwilę później wyszły na jaw szokujące okoliczności. Była bezwładna i leżała niebezpiecznie blisko koryta rzeki. Chwilę wcześniej z wody wyciągnęli ją koledzy. Dwanaściolatka ze Ścinawy miała wiele szczęścia, że wracając z pracy natknął się na nią komendant miejscowego komisariatu. Policjant nie tracił ani chwili, od razu ruszył na ratunek walczącej o każdy oddech dziewczynce. Niedługo potem na jaw wyszły szokujące okoliczności, w jakich doszło do tej groźnej sytuacji. Był piątkowy wieczór 19 kwietnia, gdy aspirant sztabowy Łukasz Zięba, komendant komisariatu policji w Ścinawie, województwo dolnośląskie, wracał po zakończonej służbie do domu. Gdy przejeżdżał przez jeden z mostów, jego uwagę przykuły dwie młode osoby stojące przy barierce i z zainteresowaniem obserwujące coś, co działo się w dole, na brzegu rzeki. Komendant policji w Ścinawie uratował 12-latkę. Policjant od razu nabrał podejrzeń, że może dziać się coś złego. Zatrzymał się więc i sprawdził, o co chodzi. Okazało się, że tuż przy brzegu rzeki leży bezwładnie młoda dziewczyna, która chwilę wcześniej została wyciągnięta z wody przez swoich nieletnich znajomych. Nie mieli oni jednak wystarczająco dużo siły, aby przeciągnąć dziewczynę w bezpieczne miejsce, dlatego wciąż znajdowała się zbyt blisko wody, na stromym zboczu. Kiedy policjant był już przy niej, zauważył, że jest mocno zmarznięta i półprzytomna. Konieczne było również udrożnienie dróg oddechowych, gdyż dziewczynka nie mogła oddychać z uwagi na zalegającą wydzielinę i wodę, relacjonuje Aleksandra Pieprzycka z Biura Prasowego Dolnośląskiej Policji. Dziewczynka była pijana. Komendant komisariatu od razu udzielił nastolatce pomocy i wezwał na miejsce pomoc. Po chwili dziewczynka była już w rękach medyków. Jak się okazało, do tak opłakanego stanu doprowadził nieletnią – alkohol. 12-latka trafiła do szpitala z oznakami hipotermii i, jak się później okazało, w stanie upojenia alkoholowego. Na miejsce zdarzenia przybyli również policjanci będący tego dnia na służbie, aby wyjaśnić okoliczności wypadku, informuje Pieprzycka. Przed funkcjonariuszami jeszcze sporo czynności, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Będą one realizowane w najbliższych dniach. Wiadomo jednak, że gdyby nie działanie aspiranta sztabowego Łukasza Zięby, dziewczynka mogłaby nie przeżyć, dodaje.